Centralny Szpital MSW jest jednym z największych w Polsce. Jest to szpital, który łączy tradycję z nowoczesnością. Leczymy tysiące pacjentów, którzy przychodzą do nas sami, przyjeżdżają karetkami, przylatują ostatnio helikopterem. Staramy się zapewnić naszym pacjentom dobre, rodzinne warunki pobytu, nowoczesną diagnostykę i bardzo kompetentne i nowoczesne metody operacyjne. Zapewniamy również rehabilitację. Jesteśmy ośrodkiem medycznym, który łączy wszystkie etapy leczenia, zaczynające od podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez specjalistykę, leczenie szpitalne, a kończąc na rehabilitację. Jesteśmy ośrodkiem medycznym, który intensywnie się rozwija. Naszym kierunkiem jest nowoczesna medycyna, oparta o nowoczesną diagnostykę, ale również o nowoczesne metody operacyjne, mało inwazyjne. Jesteśmy również ośrodkiem, który zamierza zająć się dydaktyką. Będziemy szkolili lekarzy, pielęgniarki z całej Polski. Zatrudniamy bardzo kompetentną kadrę lekarską, znakomitej pielęgniarki. Jesteśmy dumni z ich pracy. Co roku są wprowadzane nowe metody operacyjne, takie jak małoinwazyjne operacje w zakresie kardiochirurgii. Od kilku lat zajmujemy się również transplantologią, przeszczepiamy nerki z trzustką, zajmujemy się bardzo nowoczesną endoskopią. Od kilku lat jesteśmy również wiodącym ośrodkiem w zakresie ortopedii małoinwazyjnej, ale rozwijamy również inne dziedziny, takie jak intensywna terapia, diabetologia, ginekologia z położnictwem, urologia i wiele, wiele innych. Zapraszam Państwa do obejrzenia filmu o naszym szpitalu, który przedstawi kilka klinik i oddziałów. Mam nadzieję, że będzie to interesujące. Klinika gastroenterologii z pododdziałem leczenia nieswoistych zapalnych chorób jelit składa się z trzech niezależnych segmentów. Pierwszy to rzeczywista klinika gastroenterologii, która historycznie była założona pierwsza. W klinice jest 45 łóżek, w tym 4-łóżkowa sala intensywnego nadzoru klimatyzowana. Kolejny segment, w którym teraz się znajdujemy, to jest pododdział leczenia nieswoistych zapalnych chorób jelit. W pododdziale mamy 24 łóżka z salą wlewów biologicznych jednodniową. Jest to pierwszy tego typu pododdział w Polsce, w którym leczymy pacjentów z rodziejącym zapaleniem jelita grubego oraz chorobą leśniowskiego Crohna. Pacjentów mamy w tym pododdziale z całej Polski i są to choroby, które rzeczywiście wymagają szczególnej opieki, szczególnego nadzoru. Wydaje się, że właśnie w tym oddziale możemy pacjentom to zapewnić, bo w pododdziale poza lekarzami pracuje także dietetyk i psycholog, co ułatwia niektórym pacjentom zmaganie się z tą trudną chorobą. I kolejny segment kliniki, którym również możemy się poszczycić, to nasza pracownia endoskopii, w której mamy pracujących jednocześnie kilkanaście gabinetów endoskopowych. Pracownia jest w pełni wyposażona, może wykonywać pełen wachlarz diagnostyki przewodu pokarmowego, badania górnego odcinka, gastroskopię dolnego, kolonoskopię ze wszystkimi zabiegami, enteroskopię dwubalonową, badania kapsułkowe, pH-metrię, badania dróg żółciowych i trzustki, ECPW, także endosonografię. Jesteśmy wyposażeni w dwa doskonałej jakości endosonografy do diagnostyki dróg żółciowych i trzustki. Dysponujemy także endosonografem z elastografią, także w zasadzie w tej chwili w klinice można wykonać pełen zakres diagnostyki układu pokarmowego.
farmakologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Wykonuję pełny zakres zabiegów, jeśli chodzi o ginekologię i położnictwo. Zajmujemy się również zabiegami endoskopowymi. Większość zabiegów chcemy wykonywać i wykonujemy drogą laparoskopową, łącznie z całkowitym wycięciem macicy. Skraca to znacznie pobyt pacjentki. Pacjentki są bardzo zadowolone, gdyż wychodzą na następny dzień. Również zajmujemy się schorzeniami dotyczącymi wypadania narządu rodnego, jak również nietrzymaniem moczu, wysiłkowym nietrzymaniem moczu u kobiet. Poza tym jesteśmy trzecim stopniem referencyjności, jeśli chodzi o położnictwo, a więc zapraszamy wszystkie panie do nas do porodu. Mamy oddział intensywnej opieki noworodka, oddział wcześniaczy i wszystkie porody mogą być przeprowadzone w znieczuleniu w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem laparoskopowym, endoskopowym, wykonujemy histeroskopię, zabiegi jednodniowe, wykonujemy również embolizację mięśniaków macicy. Hepatologii zajmuje się leczeniem wszystkich, zarówno zakaźnych, jak i niezakaźnych chorób wątroby. Hospitalizujemy łącznie około 2000 chorych rocznie. Wykonujemy najwięcej ze wszystkich ośrodków hepatologicznych biopsji wątroby. Przygotowujemy chorych do przeszczepów wątroby i kwalifikujemy chorych do przeszczepów z niewydolnościami wątroby. Programowo hospitalizujemy tutaj chorych nie tylko z wirusowymi zapaleniami wątroby, jak się to dzieje w wielu ośrodkach zakaźnych zajmujących się hepatologią. Przyjmujemy również chorych z alkoholem, chorobą wątroby, diagnozujemy chorych z metabolicznymi chorobami wątroby. Zajmujemy się leczeniem stłuszczeniowych chorób wątroby należących do grupy chorób społecznych. Asystenci mojego oddziału szkoleni są w ośrodkach zagranicznych. Współpracujemy z ośrodkiem diagnostycznym w Barcelonie oraz ośrodkami diagnostycznymi. Wszystkie biopsje wątrobe wykonujemy przy użyciu sprzętu umożliwiającego diagnostykę najdrobniejszych zmian ogniskowych wątroby. Dzięki możliwości wykonania w naszym szpitalu wszelkich badań radiologicznych, obrazowych i biochemicznych jesteśmy w stanie zdiagnozować chorego w ciągu kilku dni. Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii to szereg pracowni, które są podstawą pracy klinicznej w tak dużej strukturze, jak jest nasz szpital. Są to zarówno pracownie klasyczne, zdjęcia rentgenowskie, zdjęcia kośćca, dzisiaj już cyfrowe. To pracownia mammografii, która od wielu lat poszerzyła swoje możliwości. Stosowane nowe techniki, znacznie zwiększony jest obszar, którym obejmujemy zarówno screeningiem, jak i badania kliniczne piersi. To bardzo ważna pracownia klasycznej radiologii. Te wszystkie badania, które są podstawą diagnostyki dyżurowej czy diagnostyki w stanach nagłych. Angiografia, która jest nowocześnie rozwijana dzięki nowemu systemowi angiografii cyfrowej. Wykonujemy tu nie tylko diagnostykę, ale zabiegi embolizacji, czy poszerzania, czy stentowania. I wreszcie nowoczesne pracownie tomografii komputerowej rezonansu magnetycznego. Bez tych technik dzisiaj nie można wyobrazić sobie diagnostyki klinicznej, nie w neurologii, w chorobach wewnętrznych, w chirurgii. Wszędzie, w zasadzie w każdej dyscyplinie klinicznej te nowoczesne metody, które stosujemy, czyli tomografia i rezonans magnetyczny, wsparty diagnostyką izotopową i oczywiście pracownią ultrasonografii. Kilka aparatów nowej generacji, które stanowią pewien diagnostyczny łańcuch od ultrasonografii do nowych metod, o których wspomniałem. Nie ma możliwości nowoczesnej diagnostyki bez nowych technologii. Aparaty muszą być nie tylko dobrze oprogramowane, ale spełniać pewne wymogi, które dzisiaj stawiane są systemom, czy w rezonansie magnetycznym, czy w cyfrowej angiografii. Jesteśmy jednym z niewielu ośrodków w kraju, w którym w zasadzie wszystkie potrzeby kliniczne, od interwencyjnej radiologii, angiografii interwencyjnej, po badania mózgowia, badania biochemiczne czy oceny mikrostruktury. Wszystko to w zasadzie jesteśmy w stanie dzięki temu sprzętowi zabezpieczyć i wszystko możemy zaoferować pacjentom.
Schorzenia alergiczne to jedna z najbardziej dynamicznie niestety rozwijających się grup schorzeń początku XXI wieku. Alergie dotyczą wszystkich układów, począwszy od układu oddechowego, poprzez skórę, układ pokarmowy i tak dalej. Nasza klinika jest w stanie diagnozować alergię dotyczącą właściwie każdego układu. Poczynając od układu oddechowego, diagnozujemy w pełni nowocześnie zarówno astmę oskrzelową, jak i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Posiadamy kilka spirometrów z odpowiednimi przystawkami prowokacyjnymi do prowokacji nieswoistych i swoistych. Posiadamy nowoczesny bodypletyzmograf. Posiadamy sprzęt do pomiaru dyfuzji gazów, jak również do pomiaru natężenia zapalnego w przebiegu astmy oskrzelowej. Wykonujemy ergospirometrię, która jest konieczna w momencie diagnozowania astmy wysiłkowej. Również i alergia pokarmowa jest u nas w pełni diagnozowana. Stosujemy wszystkie metody, począwszy od tak zwanego złotego standardu, poprzez testy natywne prick by prick, oczywiście używając również panelowych, jak i pojedynczych oznaczeń przeciwciał klasy IgE i IgE w surowicy pacjenta. No i wreszcie trudna, ostatnio coraz powszechniejsza, alergia na leki. Alergia na leki, której diagnostyka jest niezwykle pracochłonna i długotrwała, a czasami bardzo istotna, bo od stwierdzenia bezpieczeństwa czy niebezpieczeństwa podanego jakiegoś leku zależy to, czy pacjent będzie operowany, w jakich warunkach będzie operowany, bądź jakie leki przewlekle będzie mógł przyjmować. Również tę diagnostykę przeprowadzamy w pełni, częściowo w warunkach ambulatoryjnych w naszych poradniach przyklinicznych, a w przewidzianych procedurą przypadkach również w naszej klinice w warunkach hospitalizacji. Klinika Chirurgii Naczyniowej Centralnego Szpitala Klinicznego zapewnia wszechstronną i specjalistyczną opiekę. Leczymy chorych zarówno z przewlekłymi chorobami tętnic i żył, jak również chorych, którzy wymagają pilnej, nagłej operacji. Chory kierowany jest do naszej poradni chirurgii naczyniowej, której konsultujący lekarze kwalifikują chorych do leczenia operacyjnego lub leczenia zachowawczego. Klinika dysponuje nowoczesnym sprzętem, zarówno sprzętem diagnostycznym, jak i sprzętem, który umożliwia wykonywanie zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębie bloku operacyjnego oraz pracowni radiologii zabiegowej. Zabiegi wewnątrznaczyniowe są zabiegami małoinwazyjnymi, co powoduje, że chory nie przechodzi klasycznej operacji. Obciążenie chorych po takim zabiegu, czy w czasie takiego zabiegu, znacznie mniejsze i skraca to wybitnie czas pobytu chorego w szpitalu, umożliwiając mu szybszy powrót do normalnej czynności życiowej. Thank you.
Kardiochirurgia małoinwazyjna z pewnością stanowi przyszłość tej dziedziny medycyny. Już w tej chwili wykonujemy w naszej klinice praktycznie wszystkie operacje zastawek aortalnych poprzez małe nacięcie, tą dziurkę od klucza, istotną część zastawek, operacji zastawek mitralnych, a także ablację migotania przedsionków, a nawet operacje tętniaków aorty. Dzięki najlepszej klasy sprzętowi, jaki posiadamy w klinice kardiochirurgii, wykonujemy bardzo nowoczesne operacje kardiochirurgiczne. Przede wszystkim są to operacje małoinwazyjne, czyli wykonywane przez dziurkę od klucza, bądź nawet bez nacięcia, poprzez wprowadzenie jedynie portów torakoskopowych do klatki. Mogę z dumą powiedzieć, że nasz dorobek nawiązuje już do najlepszych w tej chwili ośrodków w Europie, a nasze plany rozwoju są nadal ambitne. Tak ogromny szpital jak nasz mógł działać bez zakłóceń, to oczywiście do tego jest potrzebny cały ogromny sztab ludzi, którzy działają zarówno w dzień, jak i w nocy. To są te właśnie przysłowiowe szare korzenie pięknych kwiatów. Żeby chirurg mógł operować, żeby kardiochirurg mógł operować, żeby lekarze mogli wykonywać wszelkiego rodzaju zabiegi diagnostyczne, ktoś musi im cały ten sprzęt przygotować. Ktoś musi to kupić, ktoś musi to zamówić, inny musi to serwisować, zamontować. Żebyśmy my mogli realizować te wszystkie nasze chęci, czyli te wszystkie zakupy ogromne, te wszystkie inwestycje ogromne, to też ktoś musi pilnować naszych finansów, czyli rozliczać faktury, ściągać należności. Praca tych wszystkich ludzi, jak i leczenie pacjentów musi się gdzieś odbywać. Musi się odbywać w budynkach, które muszą podlegać remontom, muszą podlegać modernizacji, a szereg z nich jest budowanych kompletnie od nowa, od podstaw, tak jak obecny budynek administracyjno-garażowy zakończony na 5. piętrze heliportem. Jest to jedyny tego typu obiekt w Warszawie. To wszystko działa w takim jednym ogromnym krwioobiegu i ci wszyscy niewidoczni ludzie tworzą to, co stanowi właśnie serce tego szpitala, czyli dostarczają wszystko na czas, w odpowiednim momencie, w odpowiednie miejsce, a tak naprawdę są zupełnie niewidoczni.